Cześć, witajcie na kanale O Zapachu Słońca. Jestem tu dzisiaj z F. Nazywam się Dawid Okoński i nie mam pojęcia, o czym będziemy rozmawiać. Witajcie na kanale O Zapachu Słońca. Dawid się przywitał. Dawid jest po raz drugi na moim kanale. Byłeś 2 lata temu na jesień chyba jakoś, tak? I dzisiaj zaprosiłam, Dawid przyjechał w odwiedziny i zawsze jak przyjeżdżał, to mamy zamiar coś nagrać, natomiast nigdy nam się nie udaje. I teraz stwierdziłam, że nagramy coś, ale Dawid nie będzie wiedział, o czym nagrywamy film, ponieważ poprzednio jak nagrywaliśmy 2 lata temu, to Dawid rzucił temat, no i ten temat po prostu rozwinęliśmy. No i dzisiaj Dawid dopytywał o czym, a ja powiedziałam, że nie, że chcę po prostu ten temat jakby rozwinąć tutaj bezpośrednio na wizji, no. Ale zanim do tego przejdziemy, to dla tych, którzy nie wiedzą, Dawid, powiedz parę słów o sobie, tak żeby... Tak pewnie, powiem. Pewnie. Ostatnie, nie? 15 lat ścieżka edukacji artystycznej, ostatnie 5 lat ścieżka edukacji terapeutycznej, od 2 lat sprzedaję mieszkanie kamperem w dziczy, odkrywam ziemię i pracuję nad nowymi narzędziami regenerowania społeczności, połączeń między ludźmi. I dalej prowadzę teatr, dalej robię artystycznie, ale jestem bardziej ukierunkowany na życie w naturze, no i kontakt z drugim człowiekiem. Dobra, wjeżdżamy z tematem, więc biorąc pod uwagę, że jesteśmy na moim kanale, to chciałam poruszyć tematy, o których ja bardziej mówię, a w które Dawid wpisuje się idealnie. I Dawid, dzisiaj chciałabym poruszyć z Tobą temat wolności w życiu w kontekście tego, jak ja i Ty żyjemy na zasadzie, że nie jesteśmy ograniczani etatem, nie budzi nas budzik, robimy to, co chcemy, żyjemy jak chcemy, i może rozwinę to bardziej, bo Ty, wiem, po prostu możesz opowiadać godzinami, bo u mnie jest to kwestia wyboru po prostu, tak? Ponieważ ludzie żyją z przeświadczeniem, że taki stan życia jest, nie wiem, dla wybrańców, że jest to coś, co może kwestią szczęścia jest, a tak naprawdę jest to kwestią wyboru, tak? Tak. I tak naprawdę, że jeżeli jest wola, to znajduje się zawsze rozwiązanie. I jeżeli nie ma tego rozwiązania w życiu rzeczywistym, jeżeli życie nie wygląda tak, jakby chcemy, to tak naprawdę nie ma woli. Chciałabym rozwinąć z Tobą ten temat, ale zupełnie od Twojej strony, ponieważ to jest zabawne. My nigdy tak naprawdę we dwójkę o tym chyba nie rozmawialiśmy, a jesteśmy tak naprawdę takimi dwoma wolnymi ptakami i od kiedy się znamy, a jest to naprawdę już 3-3,5 roku, to oboje tak żyjemy i tak zawsze było. I jak na przykład mnie odwiedzasz, bo Dawid jeździ po Polsce, to po prostu no, pyta, czy jestem zajęta, ale nigdy mnie nie pytasz, tak? Wiadomo, że czy masz, nie weźmiesz wolne w pracę, przyjeżdżasz i zawsze mamy czas, nie? I dobra, i po prostu przekazuję pałeczkę Tobie, mam nadzieję, że kumasz, o co chodzi, przez to swoją perspektywę, nie? Coś powiedz, co czujesz w tym temacie. To jest super. Trochę bliżej tutaj, pamiętaj. Dobra, no. To jest super piękny temat. Ty powiedziałeś, że wymaga to woli, decyzji, ja dopowiedziałem, ale też czuję, że wymaga to ogromnej odwagi. Wtedy, kiedy ja skończyłem studia, a już byłem przyzwyczajony, że robię własne zlecenia, że zarabiam własne pieniądze, przerażającym był dla mnie fakt, że jako artysta będę pracował w tym środowisku, w którym nie dość, że mam trudny temat do opowiedzenia jako artysta, bo to był wymagający, bardzo niszowy teatr, to z finansami w Polsce jest tak, jak jest. Zwłaszcza w dziedzinie kultury. Czy tylko w Polsce? W Polsce, ale no inaczej jest w Niemczech, inaczej jest w Francji. Wiem, okay. Bo mam znajomych. I ta ścieżka, kiedy zacząłem być sam i ogarniać swoje finanse na podstawie tego, co kocham, co mnie żywo jara, pokazała mi, że gospodarowanie własnym czasem, że wolność jest ogromną odpowiedzialnością. Tak. Że ona wymaga odwagi, że tak naprawdę, kiedy masz całe życie w swoich rękach, to wszystko zależy od ciebie. I to jest przerażające, bo być odpowiedzialnym, być na tyle sprawczym i móc tak wiele, wiesz, tak teraz skoczę sobie nagle 5 lat później, gdy doszedłem do... To są niedawne, takie ostatnie miesiące. Poczułem się miliarderem, słuchajcie. To ja może przerwę, bo przed
czyli wczoraj albo przedwczoraj było coś takiego, bo Dawid, to już u mnie jest któryś dzień, że w pewnym momencie stanąłeś, rozłożyłeś ręce i mówisz, że czuję się tak bogaty, ale nie chodziło o pieniądze, że czuję taką obfitość w życiu, że tak naprawdę mogę teraz zrobić tym wszystko, mogę to włożyć w kupno ziemi, bo szukasz ziemi teraz na kupno, mogę to przełożyć na relacje, coś takiego powiedziałeś. Każdy projekt, który się rozwinie na następne 20, 50, 150 lat, a zatem powstaje pytanie, w co chcesz inwestować? Bo to będzie miało swoje konsekwencje. I teraz to poczucie bycia takim miliarderem, moim zdaniem, równa się z tym, na ile my jesteśmy świadomi własnej odpowiedzialności. I teraz w ogóle to jest super temat. No wiem, no od różnych stron to można idziemy. Go dotknąć. I wiecie, są pewne progi takie mentalne. Na początku jak zarabiamy 3000, 6000, 9000, ale no super. Wszyscy, nie? Tak, okay, wiem, dobra, ja z tego właśnie wyjdę z tego pudełka. Okej, okay, super. Czy jakby są te progi, tak? Ale w pewnym momencie, jak już zarabiasz na przykład, potem zarobisz 10, potem zarobisz 20 i zdajesz sobie sprawę, że no okej, pewnym wysiłkiem i inteligencją jesteś w stanie zarobić 50, jesteś w stanie zarobić 100, jesteś w stanie zarobić milion. Ale po co? Co dalej, nie? Ale co dalej w ogóle? Po co chcesz to robić? Dlaczego? Ja sobie zdaję sprawę, że ci, którzy zarabiają finansowo miliony czy nawet miliardy, mają wielką na sobie energetyczną odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie koszyk z wodą. W tym koszyku są jabłka, które pływają. I teraz, jeśli ty w kolektywnej całej przestrzeni zbiorów finansowych, całej ziemi, bierzesz na przykład milion, załóżmy, że to jest jedno jabłko. Okej. I załóżmy, że człowiek zarabia, ktoś zarabia 5 tysięcy, ktoś 15, bierze kawałki tych owoców, ale nagle pojawia się ktoś, kto bierze 150 milionów i bierze 10 jabłek. I po prostu jesteśmy plemieniem, jesteśmy gatunkiem ludzkim, jesteśmy rodziną, tak naprawdę w szerszym znaczeniu jesteśmy rodziną, jesteśmy jednością. I teraz jeśli ktoś energetycznie bierze taki wielki kawał tortu, to co on robi? Czy robi to dla siebie, dla wzmocnienia swojego ja, żeby sobie jeździć jachtami, pływać i karmić A to jest okay też. Swoje ego? Ja nie oceniam, no czy właśnie, coś jest tak? Okej, czy nie jest okej, tylko zawsze wszystko ma swoje konsekwencje. Tak. Czy jeśli bierzesz taki wielki kawał tortu, to na przykład po to, żeby ludzie byli najedzeni, żeby byli szczęśliwi, żeby skoro bierzesz taki wielki kawał energii, to czy robisz to po to, żeby wspierać innych? Czy jesteś opiekunem życia, tak? Jako człowiek? Czy po prostu jesteś dzieciakiem, który się tylko bawi? Zabawa jest cudowna, ale jeśli jest rodzic, to wszystkie dzieci są najedzone. I wszystkie dzieci są szczęśliwe. I jest śmiech, i jest szczęście. A jak po prostu na świecie latają dzieciaki, które chcą się nachapać i chcą zarabiać, bez poczucia odpowiedzialności, że jesteśmy częścią większego ekosystemu, wtedy zawsze ktoś na tym cierpi. Albo cierpi na tym społeczeństwo, albo cierpi na tym planeta. Zawsze jest ktoś nadużyty. Mhm. Także wydaje mi się, że bogactwo, bycie takim miliarderem, że prawdziwe bogactwo, pełne Boga, tak, w starym języku, jest wtedy, kiedy... A bogactwo Bóg. Tak. Okej, no. No. To jest wtedy, kiedy działamy w kontakcie z całością. I na rzecz całości jest takie piękne powiedzenie dla dobra mojego i wszystkich istot. I to jest piękna mantra, którą powtarzam, kiedy podejmuję się jakichś działań. Okej. Okay. No. Ale teraz ugryźmy to, mówię, że z różnych stron można. No, ugryźmy ten temat w takim sensie odpowiedzialności, ale za swoje życie. No tak. Bo przecież to nie chodzi o to, żeby zarabiać miliony, tak? No absolutnie. I ja nie zarabiam milionów, ty też nie zarabiasz milionów, a mimo to jakby. Jeszcze. Tak, jeszcze. Kto wie? Ale mimo to jakby w nasze życie no, jesteśmy takimi wolnymi ptakami, tak? Właśnie nie ogranicza nas praca, budzik, godziny, obowiązki. Mm. I bardziej bym chciała od tej strony wyjść. Z poziomu ja, z poziomu tej decyzji, z poziomu tej odwagi, o której zacząłeś, tak? Jakby jak powiedziałeś, że to jest wielka odpowiedzialność, to jest wielka odpowiedzialność. Ja miałam też takie zrozumienie, że tak naprawdę ja się budzę i nic nie muszę. Wiele osób tego chce, tylko pytanie, kiedy byś to osiągnął, to co byś zrobił z tym, nie? Że budzisz się i co robisz? Jakby, skoro nic nie musisz, no to co robisz? No bo w ogóle, jak już masz te finanse, masz poukładane życie, wszystko masz. Załóżmy, że ci teraz to wszystko daje. Proszę, masz finanse na 10 lat życia w obfitości i co jest twoją motywacją? Dlaczego wstajesz z łóżka?
No właśnie, nie? I to jest takie pytanie, które, albo takie zagadnienie, które, jakby to powiedzieć, takie, bo próbuję to ugryźć od strony, jakiej bym chciała to jakby obgadać z tobą. No dobra, no z poziomu ja po prostu, tak? Jakby, co sprawiło, że jesteś w tym momencie życia? Bo ja dużo o tym mówię, bo ja takie pytania dostaję z racji tego, że o tym temacie mówię. No to co, ja zawsze mówię, co sprawiło, że jestem w tym momencie, co sprawiło, że ty jesteś, jakie wartości, jakie pragnienia. No to jedziesz, no. Wiesz, dlaczego wcześniej powiedziałem w takim szerokim kontekście z tymi jabłkami? Dlatego, że w tym poziomie zrozumienia, takim właśnie szerszym, też duchowym, rozumiemy, że my nie jesteśmy odseparowani, że nawet jeśli jesteśmy jednostką, to najefektywniej, najszczęśliwiej, najbardziej spełnieni czujemy się, kiedy działamy wspólnie. Albo dla dobra czegoś szerszego, jakiejś idei, dla innych. I wtedy, kiedy my pomagamy, wtedy to nas bardzo spełnia, napełnia i uszczęśliwia. I dlatego o tym powiedziałem, bo w moim procesie dochodzenia do wolności, kiedy ja zrozumiałem, że ja poprzez sztukę, pracę, cokolwiek będę robił, chcę pomagać, chcę wspierać innych, chcę ich wznosić, chcę sprawiać, że się uśmiechają częściej, to mi zaczęło płynąć. I niezależnie, czy ty uznasz, że chcesz stworzyć domowe ognisko, rodzinę, i że tą motywacją jest partnerka. To jest ten archetyp też, tak, jest partnerka, której dajesz ramę, poczucie bezpieczeństwa, czy ty, kobieto, przyszłość dla swoich dzieci, jakąkolwiek jest ta motywacja dla dobra, która płynie z serca. Jeśli to płynie z serca, nawet jeśli chce siebie wesprzeć, bo chce mieć zdrowe zęby, zdrowe kości, potrzebuje coś tam w sobie uzupełnić, no to jest genialna motywacja, bo pieniądze potrzebują celu. I wtedy się rodzi tak naprawdę ta pasja i ta chęć, to pragnienie, że to nie chodzi o to kasa, tylko że ja chcę doświadczyć tego, ja chcę z nią przeżyć to, ja chcę, by moi znajomi, bracia, że ja chcę im stawiać jedzenie, chcę zapraszać ludzi do restauracji, ja chcę im stawiać, ja chcę kogoś zabierać w podróż, tak? Móc rodzicom coś kupić, co ich wesprze, nie wiem, super wyciskarę, cokolwiek. Rozumiesz, to jest to uszczęśliwia i to daje taką motywację. A tylko żeby, wiesz, dla przyjemności albo żeby spełnić jakieś wyobrażenie na swój temat, komuś coś udowodnić, to zawsze skończy się nadużyciem, zawsze będzie to przemocą, dlatego że nic z mocą nie ma wspólnego. Moc jest między nami, tu, między naszymi sercami. A powiedz mi, a takie uczucie znasz... Uczucie, jakie? Nie możesz doczekać, jakie? To uczucie, kiedy tak naprawdę nie masz pewniaka w życiu, tak? Nie masz pensji, tak? Na początku to ja zarabiałem tak nieregularnie. Miałem tak, że nawet jak zarobiłem dużo, to potem miałem takie czasy ciszy, zerowałem się finansowo. Przełomowym w ogóle dla mnie było momentem, żeby zobaczyć, jak kwota na moim koncie rośnie aż do zera. Mówiłeś gdzieś o tym, spada, nie rośnie. Spada, ale aż do zera to było tak wyzwalające, słuchajcie, i zauważyłem, że każdy, to w ogóle jest cenna wskazówka. Zauważyłem, że teraz Paweł, mój przyjaciel na przykład jest na wyspie, on pojechał do wioski, żeby przez 3 miesiące poczuć, że nie musi zarabiać, tam jest na wolontariacie, więc nie musi myśleć o finansach, nie musi myśleć o jedzeniu. I ten tryb 3 miesiące musiał wyzerować całe swoje konto, żeby w ogóle wylądować w takim poczuciu, o, w życiu nie chodzi o zarabianie. W ogóle nie chodzi o te pieniądze. W ogóle to nie o tym to jest. Tak? I jak że w ogóle w obfitości nie chodzi o pieniądze. To jest bardzo. Jak ja zarobiłem pierwszą jakąś taką dychę, to ja pierwsze co? To ja pamiętam, że się wtedy jeszcze potrzebowałem z tym oswoić, że 2 miesiące wtedy nic nie robiłem. W sensie działałem, spełniałem się, poświęcałem swojemu hobby i tak dalej. Byłem produktywny, bo ja kocham robić i tworzyć. Ale potrzebowałem nie zarabiać, żeby poczuć, że w każdej chwili mogę zarobić. Cyk i już, tak? Zwłaszcza jeśli tworzysz markę osobistą, gdzieś tam pracujesz z ludźmi, to po prostu puszczasz informacje, są klienci, są ludzie do relacji. Więc to było dla mnie wyzwalające, że ja zobaczyłem, że na koncie mam na przykład 80 zł i czułem się, wow, tak samo bogaty. I po prostu w każdej chwili chcę tą kreację znowu wnieść do świata i znowu płynie, więc to ode mnie zależy.
A powiedz mi, ja na przykład czuję to tak, że ta potrzeba etatowa, to jakby cały świat bazuje na tak naprawdę ranie wczesnodziecięcej i tego, że nikt z nas nie miał zaspokojonej zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. No i ten etat pięknie to jakby uzupełnia, on daje tą taką ramę tego bezpieczeństwa, którego mamy permanentny głód, no bo ludzie też w tym chorym społeczeństwie jakby w ogóle nie rozumieją, tak? Że na przykład myślą, że mieli jedzenie, czyste ubrania, nie byli bici i myślą, że to jest szczęśliwe dzieciństwo, podczas gdy w środku wszystko po prostu płacze i ten brak poczucia bezpieczeństwa no jest po prostu permanentny, tak? I on się będzie objawiał na przykład w tym, że ten etat się pojawia, nie? Tak, przecież były w domu pieniądze, o co ci chodzi, tak? Że ta bliskość emocjonalna, kontakt ze sobą, tak jakby nie były tym rdzeniem, a przecież to one budują w ogóle mama, nie? Mama, Lakshmi, tak naprawdę mama buduje pierwsze poczucie obfitości i to z mlekiem matki płynie do nas takie poczucie, że to jest dla nas, że mogę, że to może być... Że mam, że nie brakuje mi, tak? Tak, że jestem nakarmiony, zrelaksowany. Tata, że mogę wejść do świata, że mam wsparcie, że mogę się wypieprzyć, że mogę nie dać rady. W ogóle mama to jest relacja ja ze sobą, a tata to jest relacja ja ze światem zewnętrznym, nie? Tak, dokładnie. A to też jest ważne, ten tata, bardzo ważne, no bo on daje ci takie poczucie, ludziom się wydaje, że taka zdrowa męskość to jest taka, że której zawsze się udaje, że to jest taki dzielny wojownik. A zdrowa męskość jest też taka, że na przykład wypieprzasz się w życiu, przyznajesz się do tego i dopiero jak się przyznasz, to rzeczywiście możesz w ogóle wyciągnąć jakieś wnioski. Że zawsze czujesz, że masz za sobą tego ojca, czyli nieważne czy się potkniesz, coś ci nie wyjdzie, to ciągle się uczysz, więc ciągle dochodzisz do mistrzostwa. Później już nie chodzi o tego ojca fizycznego, tylko w ogóle o poczucie ojcostwa. Że ten jakkolwiek stwórca, duch, tak, czy ta energia, tak, życia, bo matka to jest ta ziemia, a ojciec to jest te niebiosa, tak? Ta kosmiczna energia, świadomość, intelekt. No to i mama, i tata są bardzo ważni. A ty chciałaś przenieść na doświadczenie życia, kiedy dorastamy już, tak, kiedy już zaczynamy zarabiać. Ja chciałam to ugryźć od takiej strony, czy to wszystko, wiesz co mówisz? Mhm. Tylko, że inne pytanie. Czy uważasz, że... Pytanie. Czy uważasz, jako terapeuta tak naprawdę, tak? Mhm. Odklejony do... Czy uważasz, że... Bardzo przyklejony do ziemi. Czy uważasz, że trzeba w sobie zintegrować te rany po prostu, to co nam zostało zrobione, żeby w ten sposób żyć? Tak. No to nie jest... Nie ma. No to jest w ogóle oczywiste. Nie ma, ponieważ ludziom się wydaje, że oni dojdą do tego od strony technicznej, tak? Nie ma szans. Nie dojdą nie od tego. Tak. To jest totalnie emocjonalny proces. Długoterminowo to się nie utrzyma tak naprawdę. Nie. Jeżeli właśnie... Trzeba się odpępnić, trzeba wrócić do... To jest konkretny schemat, który ma swoje punkty. W zależności od tego, na jakim poziomie utknęłaś traumatycznie w dzieciństwie. A każdy utknął, to też trzeba powiedzieć. Gdzieś w różnych miejscach, tak. Czasami w wielu naraz. Tam trzeba swoją świadomością wrócić, zajrzeć, przeżyć to, uwolnić poprzez pracę z terapeutą. Nie jest wymagana nie praca tylko, z terapeutą. Ale no, musi się pojawić jakiś przewodnik. Zazwyczaj on może być wewnętrzny, to może być w medytacji, ale musi przyjść ten ojciec, ta matka i oni potrzebują cię przez to przeprowadzić. To może być starsza przyjaciółka, to może być ktoś, kto cię... Czy moje doświadczenie było nikogo, nie? Kto mnie przez to jakby prowadził. To było po prostu, wiesz, opaska, dla mnie to było jak założenie opaski, wejście w ogień po prostu, nie? No to znaczy, że przeszłaś ten proces terapeutyczny w oparciu o swoje wewnętrzne jakości, tak. Ale to wciąż były jakieś archetypy, to były energie. Tak. Chodzi o to, że dużo łatwiej jest spotkać się z tymi energiami na zewnątrz, bo potem szybciej je rozpoznajemy w sobie. I tak większość ludzi będzie miała taki proces. Oczywiście możesz odkryć te jakości w sobie, ale wtedy potrzebna jest edukacja na przykład, nie? Nie właśnie taka teoretyczna, ale kluczowe jest tylko to, praktyczna. Ale patrz, kluczowe jest to, co najbardziej się spotyka z niezrozumieniem. Gdzie są te utknięcia? Że ludzie piłują ten temat wolności takie od strony technicznej, a to rzadko kiedy zadziała, nie? Bo my nie jesteśmy techniczni, my jesteśmy po prostu czuciowi, my jesteśmy no człowiek, to już człowiek ze sercu, można tak powiedzieć, ja. Tak? Więc, więc temat tego, że nie wiem, że ja tak żyję, że ty tak żyjesz, nie jest związany z tym, że mamy techniczne umiejętności, jakieś specjalne, nie mamy.
Tak naprawdę, przecież jest tyle biznesmenów, ludzi, którzy prowadzą ogromne korporacje i są niewolni w tym wszystkim tak naprawdę. My nie mamy tych umiejętności, tylko chodzi o to, że tu jest robota wykonana z zupełnie innej strony, tak? Tu jest dzieciństwo, tu są rany odrzucenia, tu jest permanentny brak poczucia bezpieczeństwa związany z izolowaniem dzieci, z odciąganiem od piersi. Cała socjotechnika. To jest tak szeroki i ja bym w tym filmie chciała uzmysłowić, że to nie o to w ogóle chodzi, nie? Że tak naprawdę to jest w ogóle ten temat, wolność jest decyzją, wolność jest integrowaniem się w sobie, tak naprawdę jest tym, że ja to tak czuję, że ja jestem dla siebie totalną podporą, tak? Może to brzmi jakby źle, ale że... Odkryciem ojca i matki, tak? W sobie. Ale na przykład bardzo też często na przykład mówi się, że bardzo w internecie znany jest ten temat, jak ja oglądam dużo YouTube'a i w ogóle takich serialów duchowych, że niech cię na przykład nie obchodzi opinia nikogo oprócz twoich najbliższych. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam, nie? Można się uczyć z każdej krytyki. Tak, ale chodzi o to, że najważniejsza jest twoja opinia, nie? Wiesz, o co chodzi? A nie, że mama i tata czy ktoś z rodziny cię będzie po prostu przestrzegać. I jakby ja dla siebie jestem tak wielkim autorytetem, tak wielką inspiracją, że to mnie prowadzi do tego, że ja mogę w ten sposób żyć, że jakby to jest coś, o czym ja marzyłam, tak? Jakby ja od dziecka powtarzałam, jak wszystkie dzieci mówiły, gdzie będą pracować, ja mówiłam, ja nie chcę pracować, wiesz, o co chodzi, nie? Jakby w ogóle jest też piękna rzecz, bo w mojej książce o tym wspominam, że jaka jest praca twoich marzeń? Ale ja w ogóle nie, jakby przecież praca nie jest czymś, co jest w kategorii marzeń, hello, nie? Wiesz, o co chodzi? To jest w ogóle źle zadane pytanie, nie? A ludzie w tej kategorii po prostu próbują dążyć do tych jakości i to się nie udaje, no bo nie oszukujmy się, jakby większość ludzi chciałaby żyć tak, żeby nie mieć presji wstawania, budzików, tego wszystkiego. Niekoniecznie. Niestety jesteś przyzwyczajenie i przywiązanie do komfortu, do tego. Tak, żeby... ale tak w środku, gdy powiedzieć, nie masz tyle, ile chcesz na koncie, nie musisz, to każdy by powiedział... Nie, no z serca każdy chce samostanowić. Tak, a wiemy, że to tak nie wygląda świat. I tak naprawdę ciekawe jest to, że cały ten świat bazuje tak naprawdę i buzuje też tak naprawdę na naszych zranieniach. Dlatego cały ten system oprawczy może działać, ponieważ my jesteśmy tak potężnie zranieni, że mu służymy w takim sensie. Niestety tu wiele ze zranień jest prowokowanych. Nie są to spontaniczne rzeczy, że gatunek ludzki jest destruktywny rakiem dla planety. Nie do końca tak jest. Jesteśmy na pewnym etapie rozwoju, że rzeczywiście uczymy się narzędzia ego, to czyli moje, dla mnie, chcę, biorę, ale z natury człowiek jest empatyczny i pełen współczucia i w kontakcie. Mówisz o wewnątrz sterowności, to rzeczywiście to, żeby przenieść tą uwagę do środka, no to wiesz, bo to wspiera praktyka, to jest cały proces dojrzewania w sobie, też w kontakcie z własną energią w ogóle, czym jest ja. Czy ono jest tutaj, czy to jest po prostu cały system centrów energetycznych twojej jaźni, jakie jest twoje prawdziwe ja, twoja wieczność tak naprawdę, tak? To jest potężna moc, ogromna wartość w tobie, nie tylko tego życia, tak? Tylko tego wszystkiego, co ty zebrałeś. Ja to wiesz, wszystkim zawsze w tym procesie właśnie uwalniania polecam zawsze, żeby ruszyć w podróż, żeby ruszyć w nieznane, żeby opuścić bezpieczną wyspę, zaryzykować i tak dosłownie w podróży, dosłownie po prostu pojechać gdzieś i nie wiedzieć, kiedy się wraca, bo wtedy musimy na sobie polegać. Znaczy nie każdy może tak sobie pozwolić. Każdy może. Okay, wystarczy odłożyć 500 zł i ruszać w podróż i zawsze. Ale gdzieś... chodzi mi bardziej o to, że mogą być dzieci na przykład, wiesz, to już jest inne. To już jest inne, tam już inne strategie, ale akurat ludzie, którzy mają dzieci, to przeszli tą próbę trzymania przestrzeni dla innego istnienia, więc tam się tak czy inaczej nauczyli tego rodzicielstwa albo się właśnie uczą, a jeśli potrzebują znaleźć własną pracę, no to jest, znaczy własny sposób utrzymanie się, samorealizację, okay. To jest inna droga rzeczywiście dla rodzica, bo tam może być takie jeszcze przywiązanie do tego, nie? Że ojej, mam dzieci, mam kogoś na utrzymaniu. Znaczy to jest w ogóle kolejny jakby strach, tak? I na pewno jest to inny etap. Ja już pomijam fakt, że
tak myślę, że jestem kontrowersyjna, ale no, dla mnie w ogóle jest nieodpowiedzialne powoływanie na świat nowego człowieka, kiedy jakby nie ma się w siebie zintegrowanego. Dokładnie. I kiedy jest się samemu zniewolonym. No to jest już w ogóle dla... Ale cały świat tak działa w oparciu o to, że no przecież taki mamy świat i zawsze jest ten jeden argument, no nie wszyscy to mieć firmy, to w ogóle nie chodzi o posiadanie firmy, prawda? Mm-hmm. Natomiast to jest tak jakby temat nierozumiany, że on jest do tego sprowadzany. Ja się kiedyś wkurzyłem, wiesz, i tak coś takiego na mnie przyszło, że się tak wiele osób, ja sam wtedy jeszcze nie potrafiłem tworzyć dobrze takiej zharmonizowanej relacji, sobie myślałem, że tak wiele osób nie potrafi tworzyć takich zdrowych związków, to w ogóle niech ludzie nie rodzą dzieci. Niech rodzą dzieci ci, którzy tworzą zharmonizowane relacje, a cała reszta niech ich wspiera i niech te dzieci po prostu zasila, żeby stworzyć zdrowe. Oczywiście to z iluzji, to z takiej tęsknoty, z takiego smutku, że jest tak wiele cierpienia, że jest tak dużo toksyczności właśnie w tych systemach, w których funkcjonujemy i to przechodzi na nas, tak? Przechodzi na wspaniałych ludzi, którzy się rodzą tak niewinni i tak utalentowani, po prostu rodzą się geniusze, ludzie rodzą się geniuszem. Tak, to potem... jest w ogóle niesamowite, jak jesteśmy wyrzynani dosłownie, w nas się wszystko po prostu pierze. I tak myślę, to nie jest przypadkowe, to jak jest... Jak te drzewa, po prostu jak cały świat staje się fabryką i żeby nie mówić o tym w sposób negatywny, tylko wyprostować się i z taką godnością przywrócić pamięć o tym, kim jesteś i że zasługujesz, że możesz. Tak, to jest w ogóle dobry temat, bo ja zawsze mówię... dasz radę, bo ty możesz żyć w naturze, możesz zbudować własny dom, ty to wszystko zrobisz. Kwestia czasu, czy potrzebujesz na to 2 lata, czy 6, ty to zrobisz. Dobrze jest to w sobie odkryć. Kwestia znalezienia narzędzi, wsparcia, przyjaciół. Dasz radę. I wracając do tematu tego, co ty powiedziałeś, że do tej wracania do godności, to ja bardzo często mówię o wracaniu do korzeni, do rdzeni, do korzeni, tego, że my tak naprawdę w pamięci wszystko mamy, to kim my jesteśmy, my to wszystko pamiętamy i tak naprawdę jest w każdym człowieku jest ta niespójność tego, że my jesteśmy istotami totalnie stworzonymi do radości, wolności, zabawy, lekkości, a z tym, czym się mierzymy dzisiaj. I że właśnie ten proces takiego życia to jest proces wracania do swojej rdzenności, prawda? Och, jak się cieszę, że to słowo no się pojawiło. No tak, no. Chcesz coś o tym powiedzieć? Tak. Rdzeń, korzeń, nasze przodki, nasze pochodzenie, nasze dziedzictwo, czyli to, że opiekujemy się tą ziemią, że opiekujemy się życiem, że mamy bardzo ważną rolę jako człowiek i z natury, jako istota boska, niesiemy wartość. Dlatego, że reprezentujemy życie. Życie przez nas przepływa i my jesteśmy tego życia kontynuacją. Mamy zaszczyt doświadczać całej pracy tylu pokoleń, tylu przodków. I oni wszyscy po prostu patrzą na nas jako marzenie swojej drogi, zasilają nas, są tu z nami energetycznie, bo wszystko, co widzimy w materii, jest już aktem przeszłości. Teraźniejszości. Teraźniejszość nie trwa nic. Czas nie istnieje. Więc wszystko, co widzimy, już jest przeszłością. Więc jak patrzymy na paznokcie, na linie papilarne, to są nasze dziadki, to są nasze babki. No i ta godność jest odnalezieniem takiej zdrowej dumy, że ja jestem z tej ziemi. Ja jestem stąd. Ja znam swoje korzenie. Pamiętam, kim jestem w ogóle. Tak. Że ja jestem życiem. Ja jestem nie tylko tym rodem, ale też szerzej, wychodząc poza drzewo genealogiczne, ja jestem setkami po prostu przygód i doświadczeń różnych ludzi na tym terenie. Kiedy pamiętasz w ogóle tą swoją dzikość, to kim ty jesteś, to i kiedy naprawdę żyjesz tym, kiedy dopuścisz tą część siebie, to w ogóle nie ma możliwości życia według takich określonych struktur w takim ciasnym pudełku. Nie ma opcji, że ktoś cię przekroczy, że ktoś ci powie, co masz robić. W ogóle, ty masz to w sobie. O to mi chodzi, Dawid. To o tym chciałam, te tematy chcę tak głębiej wejść w to, nie? To jest tam jest gniew, bo gniew to są granice, trzymanie swojej przestrzeni, ojciec, a w tych czasach jest tak dużo przekroczonych granic, jest takie nadużycie, taka manipulacja, że po prostu człowiek najpierw musi się porządnie... Tak, bo patrz, a propos przekroczenia granic, to ludzie sobie myślą, że przekroczyć granice to jest takie, jak ja zrobię coś i ty tego nie chciałeś, ale w sumie trochę, wiesz, nie umiesz tego odpowiedzieć, a tak naprawdę dla mnie przekroczeniem granicy na przykład jest nastawienie budzika, wiesz o co chodzi, nie? Że, rozumiem. Że coś mechanicznie...
mechanicznie po prostu coś, wiesz, jakby wybudza mój sen. Rozumiem czasem, spokojnie, ale jeżeli przez całe życie mnie miało coś mechanicznie kontrolować, zaburzać mój sen, moje procesy fizjologiczne, to jest totalne przekroczenie moich granic, bo ja pamiętam, kim jestem. To jest w ogóle niezgodne z moją naturą, to jest w ogóle niezgodne z człowieczeństwem, tak? Więc ja nie daję na to w ogóle żadnej zgody w przestrzeni. Trzeba trochę czasu, żeby to ciało się na nowo obudziło, tak? Do tego rytmu, do połączenia z biologią i z rytmem. To jest osobny temat, ja to będę nagrywać jakby film bo, o tym, ale chodzi mi po prostu o taki... O to przekroczenie przełącznik. Granic, że dla ludzi na przykład to nie jest przekroczeniem granicy, bo to jest tak normalne. Albo wysłać dziecko do szkoły, albo kupować w supermarkecie. No to jest masa różnych poziomów tego naszego oddalenia się od dzikości i od wolności. To już jest taka troszeczkę droga bez powrotu, ale możemy zaktualizować tą wiedzę, która była od zawsze tutaj, żyć w ten sposób, żeby tą ewolucję... Ale nie, bo nie chodzi o wiedzę z książek, tak? Nie, bo to wiesz, nie, ja chodzi wiedza, o wiedza, wiem, mówiąc, wiem jako wiem. Mówiąc wiedza, pamiętam, mam na myśli nie? wiedzenie. Wiedza to jest wewnątrz, to jest z naszej intuicji, to jest z naszej pamięci, to jest z naszej wizji, to jest z naszych... No, to jest pamięć. I pamięć jest wszędzie. Pamięć jest w kościach, w mięśniach, pamięć jest w kamieniach, w ziemi. Możemy się w każdej chwili z wszystkim połączyć poprzez dotyk, oddech i odpowiedzi płyną. Kropka. Wiesz, ja to chciałem dodać, że nie trzeba patrzeć w sposób negatywny, ani tak apokaliptycznie na to, co się dzieje, bo ta transformacja ostatecznie ewolucyjnie może wyjść w zupełnie nowy poziom narzędzi, tak, że możemy dalej wrócić do szacunku do Ziemi i sprawić, żeby technologia nam służyła, tak jak technologia umysłu ma służyć sercu, a nie, że ego jest na szczycie, tak, i dominuje. A powiedz mi, zgodzisz się z tym twierdzeniem, że jeżeli coś się nie przejawia w życiu, to nie ma ku temu tak naprawdę woli? Że jeśli coś się nie przejawia w życiu... Tak, to nie ma tak naprawdę ku temu woli. To jest ważne, co mówisz. Żeby kreacja właśnie nie płynęła z umysłu. Właśnie, bo... Przepraszam, tak przerywałam, ja no, stop, zapominam głupie wątki. Jest coś takiego, jak zapytanie 7 razy po co. Ja to na moich warsztatach czy na wykładach zawsze biorę ochotnika i mówię to, nie? I zawsze jest takie jedno, na przykład... jakieś pragnienie, na przykład zazwyczaj jest, że ostatni warsztat był chłopak i pięknie to w ogóle wyszło. I było tak, że jedna rzecz, którą na maksa po prostu chcesz, którą afirmujesz, nie? No to mieć mega dużo pieniędzy, nie? I to jest jakby bazowa afirmacja, nie? Mieć mega dużo pieniędzy i ja stosuję tą metodę 7 razy po co. Ja gdzieś kiedyś o tym czytaniu już coś tak nazywał, w każdym razie ja to tak przyjęłam i mówię tak, nie? Po co? Jest pierwszy po co. No to ktoś mówi, żeby wybudował tam na przykład dom i nie wiem, miał swoją ziemię, tak? Po co, tak? I ostatnio po 6 po co zaczęło się, że chcę mieć mnóstwo pieniędzy, a skończyło się na chcę być szczęśliwy. Rozumiesz? No. I właśnie o to chodzi, albo chcę być blisko, albo chcę czuć, że jestem przy ludziach, że jestem wolny. Jestem przy ludziach, którzy mnie widzą. No, są tam takie bazowe... I chodzi o to, że właśnie większość... Bo każdy powie, że ale ja naprawdę tego chcę, tak? Tylko, że jeżeli chcesz tego, żeby mieć, to nie jest żadna wola tak naprawdę, tak? Bo dla... Posiadanie w ogóle jest iluzją. Jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy, nie wiem, duszą, duchem, światełkiem, czymkolwiek, to coś nie zna w ogóle pieniędzy, tematu na przykład pieniędzy. Nie ma własności. Ale to coś z wiekiem jest, tak? I na przykład w moim... O, to jest właśnie fajnie, że na przykład dla mnie to nie jest chcę mieć dużo pieniędzy, tylko ja na przykład zawsze chcę być wolna, chcę mieć czas, chcę się wyrażać i to jest fundamentem do tego, że mogę... I to jest też chyba to, co ty czujesz. Tylko my mówimy zupełnie innymi językami. Ale w ogóle, tak? Możemy pokazać różne perspektywy. Tak, ale mówimy o tym samym, prawda? Tak, tak. No. Absolutnie. Wiesz, no to wtedy życie chce to zasilać, chce to wspierać. Inni to czują i też chcą to wspierać i ci płynie. To, co mówisz... Tak właśnie, to wiesz co? To, że ci płynie, to też jest wyrazem tego, że jest twoja wola. To jest niesamowite w ogóle. Doświadczasz tego? Tak. To jest ważne, żeby... Też różne wątki chciałem, dużo jest do przekazania. No to jest rewolucja, kiedy my orientujemy się, że nawet nie jesteśmy właścicielami swojego ciała. Nie mamy na własność absolutnie nic. Jesteśmy tutaj gośćmi. I jest taki moment, kiedy zauważamy, że tak naprawdę z tego wyższego poziomu, że nie ma tego, który, że jest kreator. Właśnie też tak się uczy, że ty jesteś kreatorem, że możesz wszystko i tak dalej. Ale tak naprawdę, jak odpuścisz jakiekolwiek robienie, to zauważysz, że życie się właśnie przejawia.
że przychodzą pewne osoby, pojawiają się sytuacje. To jest taka synchroniczność, tak. Jak są takie zębatki zegara, to się tak, wiesz, one się tak jedna zaczepia drugą i cała jakby i wszystkie idą, nie? No to jest coś takiego, nie? To jest mądrość przestrzeni, która jest dużo większą mądrością, jest całą siatką i konstelacją różnych informacji, dużo szerzej niż twoje ja, które jest małe. Więc jak się to ja na chwilę położę na innym miejscu i podporządkuję się w takim sensie, zwróci się uwagę tego rodzica, który jest jaźnią, i to wtedy jest szansa na to, że my nie będziemy robić i żyć z poziomu celu, tylko zaczniemy zauważać, że się pewne rzeczy same wydarzają, a my możemy wspierać. Wtedy nie musimy boksować kajakiem, tylko poprawiamy to wiosło i dużo łatwiej płynie. Tylko kto ma odwagę, żeby się zatrzymać, żeby odpuścić, żeby przez chwilę zwolnić w życiu, usłyszeć swoje potrzeby, bo często te potrzeby są zakryte różnymi warstwami emocji, tak? Wtedy, które są tak naprawdę wspomnieniem tego środowiska, w którym nie można było tego czuć, nie było na to miejsca. Także o tyle ważny jest ten czas w tej transformacji i powrotu do siebie, do swojego rdzenia, że potrzeba przestrzeni na to. Trzeba przestrzeni na twój wyraz, na to, żeby twoja wartość się zamanifestowała. Ona potrzebuje żyznej gleby, a żyzną glebą są przyjaciele, ludzie, którzy cię widzą, cisza. No takie środowisko, w którym twoja wrażliwość zaczyna rozkwitać. To każdy znajdzie indywidualnie, po prostu decydując, że tworzy na to miejsce w swoim życiu. Także przepływ, no. Ja robiłem teraz taki kurs, on już jest zakończony, ale on wracał do tego właśnie, że pozwól sobie nic nie robić, a zobaczysz, że to robienie w tobie zacznie iskrzyć i zacznie ciebie wołać. Tak, bo kiedy jest cisza, to w ogóle okazuje się, kim my jesteśmy, jakie mamy predyspozycje i działając w świecie w ogóle nie ma opcji, że to się nie wkliknie gdzieś, nie. Tak? Wiesz, jak wychodzisz z prawdy, to zawsze jest wsparcie, zawsze te projekty. A nawet jak te projekty się rozsypują, to zwykle po to, żeby wydarzyło się coś większego, czyli one pozwalają wejść na jakąś stację, z której się idzie dalej. Także nie bójmy się rozpadu, nie bójmy się ryzyka, nie bójmy się porażek, potknięć, rozstań, rozczarowań. One wszystkie, jak to rozczarowania, zdejmują czar, iluzje, przywiązanie. No, rozczarowanie jest. Tak, własność, zdejmują te wszystkie paradygmaty, które są. Czy w ogóle opada iluzja, tak? Tak, no iluzja, maja jest w umyśle. Nasze narzędzie umysłu jest jedną wielką projekcją. Ja w mojej książce napisałam twój cytat, życie potrzebuje być odkłamane. I tam jest jako Dawid Okoński w ogóle. No, więc tam jest to, życie potrzebuje być odkłamane. O, mam zapisany cytat z książek Anastazji Władimira Magre, dzwoniące cedry Rosji, który brzmi: kłamstwu są potrzebne wciąż nowe oblicza. I tak długo jak my jesteśmy w kłamstwie o sobie samym, o tym, kim my jesteśmy, tak ciągle będą potrzebne nowe oblicza, jakby nakładki na to, żeby podtrzymać pewną iluzję. A kiedy pamiętamy o tym, kim jesteśmy, jest uszanowanie do człowieczeństwa, które jest dzikie, rdzenne, po prostu ukorzenione, to nie ma potrzeby tych kolejnych iluzji. I wychodzi, to brzmi może głupie, wiesz, dla niektórych nie, w ogóle. To jest logiczne, no, to jest naturalne, to jest w ogóle ile to wymaga energii na utrzymywanie persony, tak. Na budowanie postaci w życiu. A z drugiej strony, ile buduje, buzuje, cyrkuluje energii, kiedy zaczynasz być sobą, autentyczny, ryzykujesz, pokazujesz się, wiesz, no. Idziesz do niej i mówisz: hej, podobasz mi się. I nagle boisz się, ale czujesz życie. Właśnie to jest życie. My nie jesteśmy tutaj. To, czego najbardziej potrzebujesz, jest tym, czego najbardziej się boisz. Mówię to chyba w każdym moim filmie, bo to się nadaje do każdego tematu w ogóle. Fajne powiedzenie. No, trzeba ryzykować. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy byli spokojni, słuchajcie. No, nie pragnijmy spokoju. Spokój zawsze znajdziemy, zawsze go... Znaczy paradoksalnie spokój jest wtedy, kiedy jest prawda, ale nie taki spokój, jak ludzie zrozumieją, że siedzisz i nic się nie dzieje, tylko taki spokój, że jestem zaopiekowany, wszystko mi sprzyja, jestem w ogóle ochroniony, nie? Czujesz? No nie wiem, ja na przykład ja mam coś takiego, że ja po prostu, ja się czuję zawsze jakby bezpieczna, czuję taki jakby pancerz, który był naokoło mnie, wiesz, taka jakaś powłoka w ogóle, że no zawsze będę zaopiekowana, nie? I też z tym zaopiekowaniem wiąże się to, że jesteś tak pewny tego, że sam siebie chronisz, że przestajesz potrzebować czegoś tak podstawowego, czegoś, nie, czekaj, muszę znaleźć słowo, czegoś tak
czegoś takiego, na przykład stały dochód, ponieważ ty wiesz, że sobie poradzisz. Ty jesteś takim trzonem. Nie potrzebujesz opieki czyjejś po prostu. Tak, w ogóle. Nie potrzebujesz jesteś szefa. Sam siebie i jesteś w stanie ochronić, przytulić, jak rodzić po prostu dziecko i zapewnić to sobie, nie? I to jest też to, co mówiliśmy, że jeżeli nie było tego głębokiego poczucia bezpieczeństwa, bo na przykład jako dzieci jesteśmy wrzucani w grupę innych dzieci i wszyscy są tam emocjonalnie niedojrzali, więc dziecko nie buduje tego poczucia. Mm-hmm. To, co się robi, jest przez system wymagane. No to tego nie ma, tak? I nie możemy dla siebie, nie nabywamy tej jakości, tej jakości sobie nie budujemy, bo jako dorośli ludzie nie potrafimy w ogóle stanąć na tej jakości, bo nie mamy jej w ogóle zintegrowanej ze swoim ciałem, tak? Więc znowu to tak naprawdę wszystko się sprowadza do pamiętania o tym, kim ja naprawdę jestem, nie? Do rdzenia, do korzenia, do uszanowania człowieczeństwa, no. To jest w ogóle tak głęboki temat i są takie memy w ogóle, że kiedy jesteś w rozwoju duchowym i po wielu latach zrozumiesz, że obfitość w ogóle nie jest o pieniądzach. Jakby obfitość w ogóle nie jest o pieniądzach. Jakby ja to totalnie, wiesz, w ogóle czuję, obfitość jest o zaufaniu w ogóle, nie? Tak. O oparciu się na życiu, o takim poddaniu się. O ruchu w się. Stronę życia w ogóle, prawda? Tak, ale też w takim poddaniu się przepływowi, że możesz skakać, że możesz się puścić, że możesz po prostu poddać się nurtowi zdarzeń i że życie jest dla Ciebie i że życie Cię wspiera i że życie Cię kocha i że po prostu jesteś warta miłości zawsze, w każdej chwili, więc możesz się dobrze wyceniać, Twoja praca jest godna, to co robisz, już sama obecność i fakt, że jesteś, to już jest wartość. To trzeba w sobie znaleźć. To jest taka jakość, która jest po prostu... Nie wypracować, znaleźć. To jest dobre słowo. Trzeba znaleźć w swoim ciele. Znaczy, trzeba znaleźć w swoim jestestwie, w swoim byciu. To jest tak, że ktoś wchodzi do przestrzeni, jak on jest, to jest. A jak jest, tak jak powiedziałaś tutaj też o Darku, nie? Że on jest w sobie. Że ktoś jest w sobie, to czuć po prostu, że możesz się na nim oprzeć. Nie? Że on ma ze sobą kontakt, on zna swoje potrzeby. On wie, kim jest. I też ciekawe było, ostatnio byłam ze znajomym, którego świeżo poznałam, byliśmy na spacerze i on tak mówi, że jesteś jedną z niewielu osób, że ja w ogóle czuję, że mogę być przy tobie mogę być sobą, że jestem tak swobodny w ogóle, że nie wiem czemu, nie? A to jakby... Ty siebie lubisz po prostu. Tak, z kolei inny po prostu, na przykład mężczyzna gdzieś tam kiedyś na spacerze powiedział mi, że twoje dzieci będą czuć się przy tobie bezpiecznie, nie? I to jest takie, że jesteś tak silnym drzewem, tak zakorzenionym w środku po prostu, że przy tobie nie tylko ty jesteś pewny, że kiedy przyjdzie wichura, to cię nie zdmuchnie, tak? Tylko każdy, kto przychodzi, czuje się pod takim drzewem po prostu dobrze, nie? No, a nie jesteś taką gałązką, która się jak lebioda po prostu, jak to się, wiesz, na wiatraku na wietrze ją targają każdy mały wiatr i tak naprawdę ludzi ciągnie do prawdy i ludzi też ciągnie do takiego stylu życia, do tej jakości w życiu, bo my to wszyscy pamiętamy, nas ciągnie do tego, co jest prawdziwe i każdy człowiek, niezależnie od tego, jak przeżywa swoje życie, tak naprawdę przeżywa je dlatego, że robi to, co w jego mniemaniu jest dla niego najlepsze, nie? Tak jak mówiliśmy, że alkoholik, który odchodzi od kobiety, pamiętasz, rozmawialiśmy wczoraj wieczorem, on to robi po to, że wybiera to jako bardziej... Pamiętasz to? Aha, że on wybiera to jako mniejsze cierpienie. Tak, że czyli pozornie dla swojego szczęścia, pozostanie, nie? z nią w relacji byłoby tak wielkim cierpieniem, konfrontacja ze swoimi traumami byłaby tak wielkim cierpieniem, że woli uciekać. Więc tak, zajadanie wszystko, w cokolwiek. Wszystko, co my robimy w życiu, robimy po to, żeby być szczęśliwi, nie? Wszystko, bo każdy, my po prostu, to jest tak silne, wiesz, jakby pulsujące. Wszystko, co robimy w życiu, robimy z potrzeby miłości albo z pragnienia miłości. Jest to albo ucieczki przed bólem. No tak, no. Ale to też jest potrzeba miłości, bo ostatecznie w miłości ból się rozpuszcza i możesz się w miłości z bólem spotkać i to cię przetransformuje. Tak. No to co, myślę, że zakończymy, żeby nie rozwijać tego jakiegoś. Miłość jest tu, miłość jest tam, miłość jest podsumowując, nie, tak naprawdę, bo moim celem było takie pokazanie, nie tylko z mojej perspektywy, bo ja na moim kanale dużo o tym nawijam czy piszę, chciałam wam pokazać, że tak naprawdę samo stanowienie o sobie nie jest kwestią przypadku, nie jest kwestią posiadania magicznych
marketingowych zdolności, tylko jest kwestią powrócenia do siebie. No w jednym zdaniu tak mogę tak powiedzieć, nie? Zgadzasz się? Odkryciem prawdziwego ja. No to co, kończymy? Tak, dziękujemy bardzo, pozdrawiam. Taki był nasz przekaz. Jeżeli chcecie zobaczyć to, co robi Dawid w internecie, czym się zajmuje też, to pod tym filmem będą linki do miejsc, w których możecie go znaleźć. Coś jeszcze to miło. Zapraszam do zobaczenia w lesie.